Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale TV Historia na Luzie. Zgodnie z obietnicą jesteśmy w Srebrnej Górze w kopalni u Janka. Dzisiaj wielkie święto, impreza, festyn, a my wraz z grupą poszukiwaczy, która zjechała się z Dolnego Śląska, którzy wylosowali udział w tych poszukiwaniach na moim kanale, rozpoczynamy pracę poszukiwawczą. Koledzy zjechali się z całego Dolnego Śląska. Serdecznie pozdrawiam kolegę po lufie, że tak powiem, ale to nie jest taka lufa, jaką myślicie. Pozdrawiam twoich wszystkich widzów. Tak jest, kopiemy. Co tam? Sygnałek jakiś delikatny? Sygnałek jakiś. Kolor? Taki mieszany, wiesz, pół na pół. No to jak wyjmiesz, to zawołaj. Jechałeś do nas. Bardzo. Widzicie, ekipa poszukiwawcza jest z całego Dolnego Śląska. No, kto chciał przyjechać do nas, to przyjechał. No ciekawa przypinka. Coś od paska. Jakieś. Albo od buta, albo od paska. Tak jest. No to zaznaczyć zdjęcie. Dobra. To jest? To jest ciągnąć. Ale nasze. Nasze współczesne. No i zbieraj, piękna monetka. Rok który? 92. No nie jest to jeszcze zabytek tak, jaki byśmy chcieli znaleźć. Ale kop dalej. Zawsze coś. Jest kolejny sygnał. Delikatny. No to kop. No, za mały. To kop, zobaczymy. Będzie. Co tutaj będzie? Dobra, czyli wyjąłeś kawałek ołowiu. Pokaż tutaj do kamery. Wygląda, że to jest... A odwróć jeszcze kawałek. Nie wiemy, co to jest. Kawałek ołowiu. Zakończony okrągło. Ciężkie. Tak, ciężkie. Może jakaś kula. Generalnie historia Srebrnej Góry jest bardzo ciekawa. Ten teren, który tutaj koledzy przeszukują, to jest teren starej kopalni, ale przecież po lewej stronie biegnie pierwsza droga do twierdzy srebrnogórskiej, bo tędy właśnie zmierzano. Czego szukamy? Słuchajcie, no szukamy przede wszystkim śladów wszelakich. Co znajdziemy, no to będzie, aczkolwiek chcielibyśmy odnaleźć artefakty związane z górnictwem, bo przecież zaraz tam jest koło nas kopalnia i w związku z tym jesteśmy tutaj w tym celu. Ludzie tutaj żyli, chodzili, gubili, spacerowali, odpoczywali, pracowali, więc możemy znaleźć też inne rzeczy, być może monety, być może jakieś części umundurowania żołnierzy z twierdzy srebrnogórskiej, a być może coś, czego się w ogóle nie spodziewamy. Zatem ja już idę do kolegów, bo machają, zatem coś tam pewnie kolejnego wpadło. No i co? Czekamy na jakieś sensacyjne znalezisko. Jak do tej pory, na razie gwoździe, tak? Tak. Ale masz sygnał. Jest sygnał. To podejdę. Przez krzaki się przedrę. Jest kawałek jakiejś blaszki. Kawałek blaszki i kawałek blaszki. To widzieliśmy ją. Oczyścimy, będziemy widzieć. Na razie skarbów nie ma. Bo oby były. Oby były. Słuchajcie, idę po kopalni. Kogo spotykam? No przecież znacie tą personę. Witam serdecznie eksploratorów, poszukiwaczy dziwnych tajemnic, detektorystów i kto sobie tylko życzy. Miłośników historii. Miłośników historii w dniu 1 maja u pana Janka na posesji tutaj, kopalni. Ale nie spodziewałem się, że się dzisiaj spotkamy. Jak to się mówi, stara historia, wyroki pana są niezbadane. To jeszcze teraz musimy poczekać tylko na Asię Lamparską, brakuje nam do kompletu. Dzwoniłeś? To wtedy będzie zadyma. Dzwoniłeś po Asię, czy nie? Nie. Asia ma tam na pewno swoje jakieś tematy. Tak jest. Niegodniśmy patrzeć na splendory jasnogórskie, jak mówili Kiemnicze. Asiu, pozdrawiamy cię serdecznie, a ja idę dalej, bo kto wie, co po drodze mnie jeszcze spotka. Posypały się wezwania, kolega ma sygnał. Co tu masz? Coś tutaj jest. Pokaż. Na kolor krzyczałeś, że bije. Na kolor. Wyszło. O. Pokaż. Staniemy za cieniem. A tutaj masz na ręce to. Gwint w środku, drobno z wojny. Tak. Ryflowanie u góry, jak jakaś nakręteczka od czegoś. Może od optyki. Może. No ja zasłoniłem trochę cień, to może będzie lepiej widać, tak. Około 3 cm średnicy. Fantastyczne. No dobra, zbieramy, zobaczymy, będziemy oceniać. A tam po tych krzakach. Srebro! O, proszę. Widać zieloną patynkę. Poczekaj.
Ja się dzisiaj nabiegam. Gdzie ją widzimy? Jest no to tutaj. Jest. Pokażę na rękę. No jest faktycznie. Zaraz może coś wyjdzie. Jest, a więc wołałeś, dobiegłem, ale mamy... Jeden silver grosz. O proszę, przepięknie. Wiadomo, opisujemy. Wezwałeś mnie. Co tam mamy? Monetka, tak? Malutka, ale... Malutka. Nic nie widać, że nie tak. Nic, zdezelowana. Wiecie, ruch. Mocny, no ale słuchaj, no spróbujemy. Coś tam może by jeszcze... Żeby jej nie zniszczyć. Tak. Jakiś krzyżyk tam. Wydawało mi się, że jak pierwsze wyciągłem z ziemi, to... To widniał jakiś krzyżyk na środku, ale... GPS tradycyjnie, oznaczenie tradycyjnie. Może być to nawet rzymek, myślę. Zobaczymy. Tym bardziej trzeba dobrze oznaczyć. Tak jest, dobra. Bo ja bez okularów to mogę tutaj tylko ponagrywać, słuchajcie. Miałem rozwinąć ramę. Nie widzicie mnie teraz w obiektywie, bo kolegów widać. Miałem rozwinąć ramę, ale mając co chwilę znajdki i tylko latam z tą kamerą, żeby wam pokazać obfitość miejsca. Nie ma jak poszukiwania na legalu. Prace trwają. A ja tak, no, koledzy chodzą. O. Słońce mnie razi, stąd też takie rwane te ujęcia są moje. Wybaczcie, ale tam na dole, tutaj poszukujemy. Coś mają kolejnego ciekawego. Coś tam masz? Coś daje, tak? Żelastwo. O, żelastwo, a może w lesie to, o co nam chodzi, czyli jakiś artefakt górniczy, tak? Rycz. Idę. Co masz? Guzik. Czekaj. Guzik mówi. Zobaczymy. Pokażmy to na zbliżeniu. Jakbyś wyżej. O. Świetnie. Pokaż mi to. Czy ma coś widać w ogóle? Jest, tam coś wybite na przodzie jest. Guzik na pewno. Jest. Jest jakiś wzór. A? Taki chyba cywilny. Mi się też tak... Wydaje mi się, wiesz, bo zdobienie ma takie, ale na pewno stary. Zaznaczamy. Zaznaczamy. Nie jest to jakiś wielki zabytek, ale jest. Co tam masz? Kawałek złomu. No to pokaż. Kawałek zawiasu chyba, końcówka zawiasu. No, zobaczymy, co to może być. No tak wygląda, jakiś zawias od szafki. Może jakiś... No czyścimy na miejscu już tam. Będziemy patrzeć, bo teraz to... Takie metalowe coś. Nie ma ozdób. Coś od czegoś. Coś od czegoś, tak, tak. Mamy sygnał na kolorek kolejny. To ja lecę z tą kamerą, bo ja dzisiaj będę... Wiesz, jak zwykle, słuchajcie, jestem gadającym, a dzisiaj jestem kamerujący. No i dobrze, bo nic mądre... Guzik. Guzik. O, widzisz, pokazuj go tutaj. Ale ma jakieś... Zaraz zobaczymy. Czy ma jakieś zdobienia? Czy zwykły, płaski taki... Płaski. Jakie ma łóżko z tyłu, żebyśmy widzieli? No na pewno jest starszy, bo okrągłe łóżko... Oj, oj, oj. Spadł. Proszę państwa. Także nie jest to współczesny guzik na pewno. O, zgięty przy... Zgięty. Tak, ale łóżko jest całe, super. Pojeżdżone samochodami po nim było świetne. Mamy sygnał, ciekawy. Kolorek. Kolor, kolor. Kolor, kolor. No to bij na kolor. Zobaczymy, co będzie. Muszę się przez te krzaki przedzierać. Zobaczymy. Płytko, płyciutko. Jest tutaj, tak. Szukamy, szukamy. Jest, jest. Co to jest? Guzik. Guzik. A, tak? Okrągłe to guzik. A może moneta? No. Pokaż dokładnie, mamy guzik. To. Guzik. Ale soniak chyba taki z czterema dziurkami. To raczej współczesny już bardziej. Chociaż nie metalowy. Tak. Chociaż nie taki współczesny, na pewno trochę lat ma. Ale jest. Częste znalezisko,
guziki tego typu, no ale cieszymy się, że są. Kolejne znalezisko, kolejny guziczek z epoki. A, zbliżymy go troszeczkę, może słońce nam daje mocno, ale go widać, tak. No tych guzików dzisiaj nam trochę tutaj wychodzi. No to kopiemy dalej, może wyjdzie coś jeszcze innego. Może jakiś srebrny guzior wreszcie się nam trafi. No i co? Pierwsza muszkietówka. Pierwsza muszkietówka. Musimy powiedzieć tak, no z jednej strony nie powinno nas to dziwić, bo twierdza obok, ale z drugiej strony teren kopalni. Ciekawe. No żołnierz mógł przecież przyjść do pracy i zgubił. Widać jeszcze odlew, odcięcie. Odlew jest tak, końcówka, jest końcówka odcięcia. No bardzo fajne znalezisko. Przynajmniej z epoki wiemy, że to... To jest co? 18? Wygląda, że 18 mm, ale wiesz, że one z tymi milimetrami to było różnie, no ale to jest chyba raczej 18. Tak mi się wydaje. Sprawdzimy dokładnie na miejscu. No, super znalezisko. 1 maja 2023 roku wysoka kapituła w składzie. Dariusz Wójcik, przewodniczący, Zbigniew Ściernie, wiceprzewodniczący, Robert Przywakowski, wiceprzewodniczący, Leszek Baran, wiceprzewodniczący, Marek Kowalski, skryba. Z wrażenia z czapki z głów. Potwierdzenie moich słów, czapki niech spadną z głów. Proszę klęknąć, bo to jest uroczystość olbrzymia. Tą głowę musimy, tą głowę. Albo nie. Proszę bardzo. Chodnik fajansiarza Adama. Nie dotarł. Będzie w trybie zaocznym będzie dostarczony. Ja też, bo dostaniesz. Koniecznie. To dla Marka. Dziękuję bardzo. Zasługujesz. Fajansiarzu, proszę bardzo. Dziękuję. Chodnik Marka i Zdzicha. Zjada ciastetka, to może zostać. Za Marka zawsze. Zawsze. No zawsze za Marka. Chcę, ale muszę. Na kolano. Klękaj. Na kolano. Przyłóż się. Ty też jeszcze raz dostaniesz. No bo to proszę bardzo. Uwaga. Chodnik chłopaków z Wrocławia. Mocno. Co to takie? Dawaj. Ale tak za pleców ten zamach. Za pleców. Już się. Jeszcze. Dawaj. Brawo. Wjeżdżają i takie zabytki do Janka. Zatem podjeżdża jeden. Za chwilę podjedzie drugi. Ten już jest na scenie. O, a tutaj właściciel Krzysiu też jest już wśród nas. Krzysztof, pozdrawiam cię serdecznie, bo wiadomo, że kanał TV Historia na Luzie cię wita. Hej. Uścisk dłoni. U tego pana będziemy robić prace poszukiwawcze. Przyjrzyjcie się, dał nam zgody. No i zostałem zawezwany. I chyba do bardzo ciekawego, do bardzo ciekawej znajdki. Pokaż tutaj. Jaka rybka tu jest? No. Spróbujemy. Nasz regiony jest chyba po niemiecku, mi się wydaje. Ale to wygląda na plombę. Plombę, no. To wygląda na plombę. O. Ja sobie do wzroku pociągnę. Bardzo fajnie zachowana. Jakby ryba, chociaż to może być jakiś herb. Bo koronę ma na górze. Jest korona, nie? No jest korona. Tutaj na górze widać korona, a pod spodem jest tarcza. To jest jakieś oznaczenie herbowe. Jest to fajna znajdka, gratuluję. Bardzo fajna, bo wygląda, że to jest po prostu chyba plomba, chociaż z tyłu są też jakieś napisy. No właśnie, po niemiecku jest coś napisane. Tak, coś tam jest. No, zobaczymy. Oczywiście będąc u Janka, nie mogłem skorzystać z okazji, żeby nie wejść do niego do kopalni. Akurat trafiłem w tej chwili na nadzór prac. Oględziny służbowe, dzień dobry panu. Są oględziny służbowe, szczęść Boże, daj Boże. Nie będę przeszkadzał, bo to jednak to są prace nie dla mnie. Ja może będę miał inne, takie mniejsze, jak Bóg da. Zatem idziemy do przodu. Po udanych wykopkach, bo miny tęgie, tak? Po kocik zaraz pokażemy. Ale co jeszcze kogoś brakuje? No trudno, nie ma go w tej chwili, gdzieś zabłądził pod ziemią. Jest kolejny. Zatem zgodnie z naszą umową zapraszam was do zwiedzania podziemi. Drzwi otwarte. Zgodnie z umową, tak się na kanale umówiliśmy, tak? Wszyscy ci, którzy przyjadą do Janka na prace poszukiwawcze, będą mieli okazję i obowiązek zwiedzić kopalnię. A zatem macie możliwość wejść tam, gdzie miliony,
możliwości nie mają. Także na początku grę. Mieliście koło kopalni, wiecie, takie rzeczy, co było potrzebne. Utrzymało. Biło chodził. Tak. Wszystko trzymało. Ale daliśmy... Ważne, bardzo ważne, aczkolwiek najważniejsze. I daliśmy Leszkowi dużo bardziej odpowiedzialne zadanie, bo się pojawiło. Chodziło o to, żeby zawieźć, żeby odebrać z wioski, z pizzerii pizzę dla nas, bo była tam zamówiona. Sygnał był. Krótka weryfikacja. Pokaż. Kawałek miedzianej blaszki. Takie łóżko ma na boku. Właśnie, o, mamy przed kamerą to. Byśmy to obrócili. Jest, ciekawe to jest, powiem wam szczerze. To łóżko tam ciekawie. To łóżko ciekawe. To... Tak, a to wygląda, jest to jakby to było tak przywieszone i albo na wodę święconą, albo na pieniądze. Na wodę święconą do drzwi to nie bardzo, ale takie jakby coś, jak taki koszyczek wiszący. Taki koszyczek tak z boku, nie? Tak, tak. Zawieszany tu pewnie z drugiej strony też było, tylko się tak, urwało. Tak. Tak wygląda. No tak wygląda, no musimy sobie dopowiadać, bo na razie nie wiemy, co to jest. No, no miejmy nadzieję. Spakujemy, oznaczymy i będziemy wiedzieli. Trafiła się nam i łuseczka jeszcze dodatkowo, tak? Jak to mówią poszukiwacze, nic tak nie cieszy. Jak łuska pepeszyk. Jak łuska z pepeszy, tak? No taka prawda, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, no nie oszukujmy się. Zawsze coś. Zawsze coś, tak jest. Dzień chyli się ku końcowi, poszukiwacze szczęśliwi. Zadowoleni mam nadzieję koledzy jesteście. Udało nam się poszukać, udało wam się odkryć. Ekipa zadowolona, pod ziemią była, najedli się grochówki. Kto nie przyjechał, jego strata, prawda? Nie będziemy się rozczulać nad tym i pozdrawiamy wszystkich widzów kanału. Tych, którzy nie przyjechali, nie wiecie, co straciliście, no ale jest Janek, prawda? Janku, mów, prokuruj teraz. Słuchajcie, dziękuję za wizytę, za to, że się tam tą ziemię znowu przeczekali. Wszystkie te elementy, które widzę przed sobą, nie stanowią jakiegoś majątku finansowego, natomiast no frajda, że ktoś to trzymał w ręku 100, 200, 300, 400 lat wcześniej. Pytanie, jak on wyglądał, o czym myślał, co mówił, w jakim języku, no i czego się spodziewał i co wiedział wówczas o otaczającym go świecie. No słuchajcie, ja myślę, że jakoś to uporządkujemy, to te znaleziska i zapraszam znowu za jakiś czas. Zatem tradycyjne, jak gwiazdy programów telewizyjnych, którymi nie jesteśmy, ale zawsze chcieliśmy być, żegnamy was z miejsca boju. Dziękuję wam koledzy bardzo serdecznie, że przyjęliście moje zaproszenie. Dziękujemy Jankowi, dziękujemy wszystkim zgromadzonym. Janek, idziemy się teraz nażreć za darmo i napić za darmo, bo po to tutaj przyjechaliśmy. A wy zobaczcie, jakie skarby odkryliśmy i co? Do następnego kopania. Cześć.